Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Red. To jest Team Fortress 2, nagrywam z Franceską. Francia, przywitaj się. Nie. Nie. No to nie. Będziesz niekulturalna wobec widzów, których nie mam, ale jednak... No się gniewam na ten rengi. A za co? No przecież... Dobrze, więc. Były ważne domowe sprawy. Jakby wszyscy zdążyli zauważyć, gramy ludzie kontra maszyny. Raczej Menko, raczej kontra maszyny. Nie będę tłumaczył czemu Menko i tak dalej, no ale dobra. Oj, nie rozumiem, co? Ty, chodź tu. Że ja? No. Zaraz, tam masz dyspenser. Mam dyspenser, ale nie o to mi chodzi. Chciałam się zapytać, co to on ma za broń, ten 2 grande profeta. A nie wiem, teraz... Tam ma za broń. Nie teraz, wcześniej miał takie jakieś pistolecie śmieszne. Nie wiem. Dlatego czekać na to przy. No Sentry Buster, ciekawe do kogo pójdzie. Wolę nie ryzykować, zabrać. No do kogo? Do... Ale w sensie do której wieżyczki? Nie do mojej, haha. Ha. Ja się powoli wycofuję. Się wycofuję. Najpierw trzeba się posuwać, żeby potem się wycofać. To jest z butów. Ja nie wiem, o czym ty pomyślałeś. No, o posuwaniu. W grze, Redziu, w grze. Ale? No dobra. No, ma to dziwne wrażenie, że tylko ja mam teraz wieżyczki. A ja mam takie dziwne wrażenie, że on zawisł w powietrzu nad tą bombą. Zauważyłeś to? Nie, no nie zwracam uwagi. Ten za tobą. O. Czas na strzelbuchę, chujkę, a co? Pieniążki zbieraj. No zbieram pieniążki, wiem. Zadymił? No. Co? No ale nie mamy oceny A. Znaczy... No nie ma. To trzeba ustawić. Na tej... Na tej mapie to tak... Co? Znaj pograć. Trochę bez sensu. Dlaczego? Ty jaskini snajper bardzo dobrze sobie radzi. To trzeba umieć. Mi się czasami udali zdarzają. Dlatego ty nim nie gra. No ja właśnie tu snajperem gram częściej niż inżynierem, ale chodzi o to, że teraz mam delikatną radę. Nie będę. Delikatny raj. No tak. Delikatny, jaki ty jest.
Przez łóżku się nie powinien przeszkadzać. Warty i gotowy. Teraz warty i romantyczny. Jedno i drugie. W zależności od sytuacji, kochani. Ja bym poprosiła o F4. A ja mam. Ja wiem, że ty masz. Oczywiście nikt nie miał. No nie, ma jakiś. No, no zobaczymy. Może nam się uda, to jest taki w ogóle poziom normalny. Powinno być łatwo. To co ja nawalam tego? A to jest normalny. No to łatwo. Nie da się. Oj, oj, ała, nie lubię tak. Ile razy mam im pokazać, że ja tak nie lubię. Komu? No jak mi we mnie tu nie strzelają i tu nie strzelają tam. Ja każdym razem go wskazam. Nie lubię tak, bo to boli. Nie. Dalej uparcie we mnie strzelają. Ojej. Co się cieszy ze mnie? Ale kto? Kto nic nie wie? Ty. Że wieżyczka jeszcze żyje bez tych. Już nie żyje. No i dobrze, nawet nic. Dobrze, bo leci wielka bomba. O, zabiło mnie. Uciekajcie od dyspensera, bo tam będzie bomba szła. To bomba idzie też do dyspensera. Jak nie ma wieżyczki, to tak. Myślałam, że ty... O ty, też czemu ty mi wcześniej o tym nie mówiłeś? Pytałaś? Przepraszam bardzo. No, więc trzeba było mówić. To muszę pytać wszystko. Tak. Mówić. Zabijcie go, no nie. Tak od tyłu, to ja nie wiem. To niektóre rzeczy są fajne od tyłu, ale nie było tak wszystko. Kto tu jest zboczony? Ja nie wiem. No ja jestem chora dalej. Prawie nie słychać. Coś mam wrażenie, że nikt nie zabił tego innego. Nie wiem, nie masz wrażenia, po prostu nikt go nie zabił. Za to mnie ktoś zabił, tak? Ej, no właśnie, dobrze, że się przeniosł do bazy, bo ta bomba już tu jest w trakcie... W trakcie nadchodzenia. Wycierania, bo... Dochodzi. No, tu mnie może i do chwili. Kurde, jeden, dwóch inżynierów już przyszło. O kurde. Żeby wieżyczka przeżyła, żeby wieżyczka przeżyła. No, fajnie by było. A nie żyjesz? Co, już żyję. Ta, idzie Centrybaster, a mam wrażenie, że tylko ja mam wieżyczkę. No. Dokładnie, masz rację. No więc. Ej, ludzie, no. Sama mam wszystkich pozabijać. Jaj. Znaczy, latają te długie.
Ja ci pomagam. Ja zaraz nie mogę działać. Gdzie ten dispenser? No, dało się, dało się. No bo to normalne, to jest łatwe. Cztery stóp. No, opartego to mógłbym coś zrobić. Słabo. Słabo, słabo. Trzecia fala, my powinniśmy mieć cholerę kasy. No dobra. No postawiłeś już ten. A. To. Trzeba to tu postawić. Teraz by się przydało jeszcze, jakbym poszedł na chwilę do bazy i kupił za te 4 dolce, 400 dolców coś, cokolwiek. Ale pewnie ci się nie starczy mi czas. Co? Zostaw sobie na następny dół. Będziesz miał więcej. Nie, pewnie tak jak grubym, na wszystko trzeba dużo kasy. A ja tutaj tak naprawdę, Jerzyszka to mam już tak... Tak? Ej, bo Grubaczek jest najlepszy. Z wejściem smoka. Też mam. No mi odpala. No i tak zastanawiam się, gdzie ja postawiłem wieżyczkę tu? Ojej. Tu się skryła, dobra, go. A, jeszcze jeden German się wypił. 35 krytycznych strzałów mam. On zawsze zapomina. Spadaj stąd. No, no zobaczymy się. Go, go, go! Mnie nie zauważyłeś. Bo ja taka malutka, że mnie nie zauważyłeś. Wiedzy. Gdzieś jeszcze nie wiem gdzie. I snajpy. Ała. Au, 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 au. Oj, 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 no, dobra. Następny wyrony nasz. Czy da się? Pierdykany. Że wyżyszka mi zaraz skończy się ją... Wiesz, co się skończyło mi to zaraz. No to rób coś z tym. O, dyspenser zaraz się pójdzie. O! Mnie ten duży podpalał. Wszystko już mi jest szpieg zasrany. Ty nie cierpię szpiegów. Nie, a ja nie cierpię, nie cierpię. Jak Maruda. Nie ma co wchodzić w teleport, słyszysz? Marudo. Nie wchodzę w teleport, Marudo. Jej, czujeć. Czego się tak chyba? Co myślisz? Co myślisz? Jakiś marudę ze smerty. Nie cierpię, nie cierpię. No, prawda. No, ale nie pod... No, był tak, ale że się teraz myślisz. Nie wiem, co myślisz. Ujebałem, kiedyś nie cierpię. No, nieważne. No, ty zabiję tego snajpera, no. Ja mam chore rozkminy do przeświadczenia, tak?
Zawsze masz takie chore rośliny. Ojau, no właśnie. No a kto? Kto? Dałeś masz, zrobiłam ci snajpek. Dziękuję. O jest. Jedziesz na kolejny. A gdzie? Nie wiem, nie lubię szkodzić. Sprawdzę wieżyczkę, żeby jej nic. To nie wiem, gdzie jest wieżyczka. Okay. No to ty. Wiesz, ktoś biegnie do wieżyczki. To ja wiesz, ktoś biegnie do wieżyczki, to się człowiek zastanawia. A to tylko ja. Kurwa, na dół nie szpieki wieżyczkę. Nie wiesz. Chyba, że tam to mało. No jak nie? Ups. Kurwa, ile tu... Snajperów tylko jest. Snajper. Ale zajmuje ich... zajmuje snajperów wieżyczka, która się chowa za tym. Ale najlepszy był jeden snajper, bo się bił tym. Może. Tym karabinkiem, co ma. Nie, karabinkiem na taranie u naszego. Nie, nie widziałeś tego? Dość dziwne to było, że robotowy ten karabinkiem, no ale no. Można i tak. Nie mam nic przeciwko. Ale to śmieszne. Wyglądało. No i się zastanawiam, czemu ja cię zabić nie mogę, a ty po prostu z medikiem jesteś, pierdykany, pierdy. No zdej, jaki słaby ten nasz. No super, ja zabiłam tego... snajpera, nasz snajper go nie mógł zabić, świetnie. Ojejku. No chodźcie, robaczki. Dalej, dalej, ręko gadeta, dalej. Dalej, dalej, ręko gadeta, dalej.